Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie materiał wielowątkowy, stąd wielka prośba o skupienie, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Będę się oczywiście starał mówić jak najjaśniejszym językiem. Nie zmienia to jednak faktu, że zaczniemy od Syrii, niedawno wyzwolonej spod władzy państwa islamskiego, a skończymy na Francji, konkretnie na Marsylii oraz na przedmieściach Londynu, który oczywiście znajduje się w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, początek będzie taki, że w internecie pojawił się materiał, z którego ta część internetu, która sprzeciwia się radykalnemu islamowi, się niesamowicie cieszy. Otóż pojawił się film opublikowany, uwaga, przez kurdyjską agencję prasową, ale potem rozszedł się totalnie po całej sieci. Szczerze mówiąc, szukałem go na stronie tej kurdyjskiej agencji prasowej i nie znalazłem, tyle tylko, że filmy, które znalazłem w necie, rzeczywiście mają ich znak wodny. No i na tym filmie bardzo wydawałoby się na pierwszy rzut oka odważna Syryjka pali burkę. Burka to jest te okrycie muzułmańskie, które radykalni muzułmanie każą nosić kobietom i to jest to, co widać im tylko oczy, ewentualnie tutaj mają takie wycięte i najlepiej taką siateczkę, że już w ogóle tej biednej kobiety nie widać, co jest zapewne szczególnie dotkliwe, jak ta burka jest czarna, a ona biedna musi tak zasuwać w słońcu, prawda? No i jakaś Syryjka w towarzystwie innych Syryjek i ku i chyba jakichś małych chłopców też, ku wielkiej uciesze tłumu, podpala tą burkę. Wprawdzie jej nie idzie, wprawdzie no tam wiele razy musi podpalić i wprawdzie to tam chyba tylko trochę tej burki zostało podpalone, ale jest, ludzie się cieszą, bo ludziom się to kojarzy z ruchem feministycznym i mniej więcej z tym, co się chyba działo w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, gdzie sufrażystki, czy też feministki, nie, no to raczej już feministki, bo sufrażystki to walczyły, zdaje się, o prawo głosu dla kobiet, a w latach 60. to już kobiety w Stanach Zjednoczonych prawo głosu miały, ale nieważne kto, ważne, że kobiety walczące o prawa kobiet, o tak to ładnie powiem, paliły staniki i uważały te staniki za taki symbol ciemiężenia kobiet przez mężczyzn, bo one uważały, że te staniki każą im nosić mężczyźni, no i jarały te staniki na prawie każdej manifestacji. No, pomijając fakt, że jakoś tak się zdarzyło, że kobiety już są chyba w pełni wyzwolone. Nawet ostatnio był taki materiał w Polsce, że większość przemocy domowej dotyczy kobiet w tym sensie, że większość, że sprawcami większej części przemocy domowej są właśnie kobiety, czyli już nawet w tych niechlubnych statystykach mamy równouprawnienie, a nawet przekroczenie progu uprawnienia, bo tam bodajże 70%, no i te kobiety nadal te biustonosze noszą, może dlatego, że to wcale nie jest taki głupi wynalazek, może dlatego, że im jest wygodniej dzięki tym biustonoszom, bo jednak biust trochę waży, zwłaszcza jak jest okazały, może dlatego, że one same nie mają ochoty później, żeby ten biust im się tam dyndał w okolicy pępka, nieważne. Ważne, że się kojarzy, tak? Tutaj kobiety paliły biustonosze, teraz kobiety palą burki, skojarzenie. Wiadomo, że tam, że wtedy dzięki temu feministki zyskały dużo więcej praw dla kobiet. Wiadomo też, że islam jest systemem, który niestety bardzo kobiety, chyba nawet należałoby powiedzieć, zniewala, ponieważ musicie sobie zdawać sprawę, że na przykład te burki i inne okrycia głowy kobiety są zmuszone nosić ze względu na mężczyzn. Chodzi o to, żeby kobieta swoją urodą nie kusiła mężczyzny do złego. To nie chodzi o to, czyli mężczyzna, wiecie, to są dwie opcje, tak? Albo mężczyzna no, powstrzyma swoją chuć, albo kobieta zrobi wszystko, żeby on nie miał bodźców do wyzwolenia tej chuci. No i mam wrażenie, że w normalnym systemie, takim jakim jest na przykład chrześcijaństwo, albo system areligijny, prawda, świecki, kobieta może chodzić po ulicy, odsłaniając swoje walory i to chyba nawet więcej niż odrobina kępka włosów na głowie i jakoś nikt na nią nie napadnie, nikt jej nie zgwałci.
A jeżeli się to stanie, to będzie to ewidentnie, to jest to ewenement, jest to piętnowane, jest to uznawane, że to był po prostu jakiś zwyrodnialec, gwałciciel, no i po prostu spotyka go za to kara. Jasne, że nie zawsze tak było. Jeszcze niestety kilkadziesiąt lat temu, jak kobieta została w Europie zgwałcona na ulicy, to zawsze padało takie pytanie, a czy czasem pani nie zachęciła gwałciciela przez swój zbyt skąpy strój? No to jasne, przy czym tam ten zbyt skąpy strój to czasem była na przykład spódniczka ledwo zasłaniająca pośladki i my na szczęście już żeśmy wyrobili w sobie to, że to jest wina gwałciciela. Jak jest gwałt, to jest wina gwałciciela. Nieważne. Tam jest burka, hijab i kilka innych nakryć, znaczy strojów kobiecych, bo to już w przypadku burki to nie jest tylko nakrycie głowy, ale to jest wręcz cały strój, który ma na celu między innymi sprawienie, że te wszystkie kobiety będą takie zunifikowane, wyglądały trochę jak takie stożki zaokrąglone, no i faceci powstrzymają swoją chuć. Jeżeli wam się to wszystko wydaje przerażające i straszliwe, to powiem wam tyle, że to jest dopiero początek, jak się człowiek w taki naprawdę radykalny islam wczyta, to tam są jeszcze większe hardkory, łącznie z tym, że się okalecza młode dziewczynki, fakt, że w Afryce, ale niestety podobno młode dziewczynki z Francji są wywożone do Afryki, żeby zostały tak okaleczone. Powiedzmy to w ten sposób. Wycina im się część ich, nazwijmy to, sprzętu płciowego po to, żeby nie odczuwały przyjemności seksu, bo założenie jest takie, że jak nie będą odczuwały przyjemności seksu, to nie będą ciągnęły faceta do łóżka. Przerażające, no moim zdaniem totalnie przerażające, ale to jest temat na oddzielnego vloga, tam są takie totalne hardkory, że to zrobię wam o tym, jak będziecie bardzo chcieli, dacie dużo łapek w górę, dużo komentarzy, to wam zrobię o tym vloga, ale 18+, bo o tym niby powinna być edukacja również dzieci. Dobra, zastanowię się. Dajcie znać, czy chcecie, nie? W każdym razie tutaj jest taka nadzieja, że jak się kobiety w islamie zbuntują, zaczną żądać swoich praw, może nawet nierównouprawnienia, tylko może, że przestaną być traktowane jako swoiste macice samobieżne, które mają rodzić dzieci bez jakiejkolwiek przyjemności zrobienia tychże dzieci, że mają mężowi usługiwać, mają sprzątać, prasować, a ten mąż jest takim władcą, a żona jest taką własnością, czasem jedną z kilku własności, bo przecież islam pozwala na posiadanie kilku żon, ale zdaje się kilku mężów już nie. To tak a propos równouprawnienia, prawda? No to jest szansa, że jak te kobiety zaczną żądać swoich praw, coraz bardziej żądać, to może ten radykalny islam się posypie, kreska ucywilizuje się i może zacznie pasować coraz bardziej do naszych współczesnych standardów. Tak mówią ludzie, którzy się tym bardzo, bardzo cieszą. No i nie sposób temu tokowi rozumowania przypisać troszeczkę racji, ponieważ rzeczywiście kobieta to jest taka bardzo specyficzna, kochana istotka, która dla swoich dzieci jest w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Ona jest też w stanie dużo więcej wytrzymać niż facet. No kobiety są silniejsze, to mówię jako facet. I jest szansa, że po prostu kobiety na zasadzie taka kobieta, która przeżyła straszne zło, jak sobie uświadomi, że jej córka nie będzie musiała przeżywać tego zła, jeżeli ona się postawi, to jest szansa, że rzeczywiście to zrobią i rzeczywiście to jest jakaś droga do ucywilizowania, czy też może odstąpienia od radykalizmów islamskich, zawsze coś. Niestety na to moim zdaniem nie można za bardzo liczyć, ponieważ wprawny obserwator zauważył już na pierwszy rzut oka, że te panie co prawda coś paliły. W zasadzie nie wiadomo co, my tylko dzięki tytułowi wiemy, że to była burka, natomiast wiemy, że te panie w większości są w hijabach. Tam chyba tylko małe dziewczynki w hijabach nie są, a hijab chyba też należy uznać za jakiś tam system represji mężczyzn w islamie wobec kobiet w islamie, bo to cały czas hijab to jest taka chusta, która pozwala, że kobieta ma tutaj widać tylko i wyłącznie twarz. Czyli one paliły taki strój, który zostawia im tylko taki wizjer na oczy, często okratkowany, a były w takich strojach, które zasłaniają tylko taką twarz, prawda? Więc tu już zaczyna być
coś nie do końca, że to one chyba nie do końca protestują przeciwko w ogóle zasadom takim, że one muszą się zasłaniać, żeby mężczyzna nie rzucił się na niej, nie zgwałcił, tylko protestują przeciwko pewnemu konkretnemu strojowi. Zasłaniać się godzą, tylko nie do końca. Na przykład uważają, że no dobra, Mahmed, no to jak widzisz policzki, to nie powinieneś się na mnie rzucić i mnie gwałcić, bo ale włosów to już nie zobaczysz, bo rzeczywiście to mógłby być dla ciebie, impuls. I jak się wczytamy dalej, jak ten film został zrobiony, to niestety możemy się dowiedzieć, że rzeczywiście ta burka była symbolem, ale nie symbolem opresji religijnej, tylko symbolem represji państwa islamskiego. Te muzułmanki palą burki w mieście Manbij się tak nazywa, zaraz po wyzwoleniu go spod panowania państwa islamskiego. I to było tak, że kobiety w tej Syrii chodziły sobie normalnie w hidżabie, natomiast po tym, jak nastało tam państwo muzułmańskie, kazało im nosić burki. I tu jest właśnie to coś. Ta burka jest symbolem zniewolenia przez państwo islamskie, a nie przez religię. One się godzą na noszenie hidżabu. Tutaj nie ma niestety nic wspólnego z wyzwoleniem religijnym. To ma coś wspólnego po prostu z wyzwoleniem spod panowania organizacji terrorystycznej, a jak dobrze wiemy, niestety te inne organizacje czasem wcale takie dużo lepsze nie są. Są i tutaj właśnie przejdziemy do tych takich części jak Paryż i Wielka Brytania, także tutaj niestety sorry, ale nic się nie zmieni. Z wielką przykrością to mówię, z wielką przykrością tą radość, że może islam radykalny zostanie zreformowany przez kobiety, które będą się już nie godziły na traktowanie ich jako niewolnic seksualnych, macic samobieżnych, czasem towaru, ponieważ też wiadomo, że one są łapane i sprzedawane do burdelu, oraz kar rodem ze średniowiecza, między innymi poprzez wyszczypanie kawałka ciała rozgrzanymi do czerwoności takimi szczypcami, których Europejczycy używali naprawdę w średniowieczu. Nie wierzycie? Obejrzyjcie sobie mój vlog o średniowiecznych narzędziach tortur w ramach serii Plociuch. No niestety to nie o to chodzi. To chodzi tylko o to, że ISIS im się nie podoba. Chociaż i tak, no cieszę się, że chociaż to ISIS im się nie podoba. Też tyle. Słuchajcie, no i teraz przechodzimy właśnie do burki jako do systemu ucisku. Tutaj może sobie przejdziemy do Francji. We Francji jest coś takiego jak Aquapark Speedwater. No się znajduje niedaleko Marsylii. W zasadzie można mówić, że pod Marsylią. No i tam wymyślono sobie, uwaga, dzień burki. Europejski kraj, kraj, który walczy o totalną wolność, o totalne równouprawnienie, przecież oni mają Viva la Republika, wartości właśnie republiki, że wolność, że nie można nikogo zniewolić, nie można komukolwiek narzucać swoich poglądów, nie wolno narzucać stroju, nie wolno narzucać zachowania, ale jeżeli nie założysz burki, to do aquaparku Speedwater nie wejdziesz. Oczywiście na szczęście na razie tylko raz w tygodniu, ponieważ na szczęście na razie tylko raz w tygodniu jest tam organizowany ten dzień burki. Uwaga, w porozumieniu i wspólnie z organizacją muzułmańską Smile 13 oni sobie wymyślili po prostu coś takiego, że będzie dzień, ale ten dzień będzie, jak już powiedziałem, regularnie raz w tygodniu. Dzień, w którym mogą wejść tylko i wyłącznie kobiety w burkini. Przypominam, burkini to jest ten muzułmański strój kąpielowy, który sprawia, że kobieta generalnie musi być zasłonięta do kostek, czyli o, patrzcie, tutaj zboczuszki muzułmańskie mogą zobaczyć kawałek kobiety, jak się tak bardzo w dół spojrzą, to już jest coś. Dobra, cofam to, nieważne, co chcę powiedzieć. W każdym razie ciało biednych tych kobiet musi być zasłonięte całkowicie od kostek, musi mieć również chustę. Widziałem niestety parę razy w Turcji takie burkini. Wbrew temu, co nam się mówi, to wcale nie jest
strój łatwy dla tych kobiet do znoszenia, ponieważ on przecież nie może być tak obcisły jak nasze kostiumy kąpielowe typu Speedo, że tam się odciska dosłownie wszystko. Jeśli kobieta ma większą krostę, no to też jej się tam, prawda, odcisk. On musi być też taki, no on nie jest taki jak burka, czy całkowicie jak worek, w którym ta kobieta by się niechybnie utopiła, zwłaszcza, że biedna, tam byłby problem z ruszaniem rękoma. On jest bardziej przyległy. Niestety całkowicie przyległy to on nie jest, zwłaszcza ta chusta. W związku z tym niestety widziałem, jak kobiety próbowały w tym burkini pływać. Powiem tylko tyle. Żadna nie odważyła się w tym wejść do morza. Były takie, które odważały się w tym wejść do basenu, ale to bardziej było na zasadzie takiej, że one w tym basenie siedziały, one w tym basenie chodziły, one w tym basenie nawet czasem próbowały trochę poskakać, ale jak próbowały, zwłaszcza te, widać, młodsze, takie, które chyba jeden z pierwszych razów miały te burkini na sobie, no to tam pływały, i za bardzo im to nie szło i widać było, zwłaszcza, że po prostu materia, no kurde, no. Wejdźcie sobie, załóżcie sobie normalne spodnie, normalną koszulkę i idźcie popływać. Ciężko wam będzie jak cholera. Co ja się tutaj będę za bardzo rozwodził? To zdaje się, pewien mądry Polak powiedział, jaki jest koń, każdy widzi. Jak jest kobieta ubrana od kostki, nie od stóp, tylko od kostki do głowy i biedna ma w tym pływać, no to chyba wiadomo na logikę, że w tym się za wygodnie nie pływa, bo przypominam, to nie jest takiego materiału jak rybia łuska, co czasem nasi pływacy noszą, że właśnie to jest takie opływowe totalnie, tylko to jest czasem takie wręcz, niektóre wersje tego burkini to przypominały wręcz takie spodnie ortalionowe, takie odresy z kreszu kiedyś były modne, to mniej więcej coś takiego. Weź załóż sobie biedres, nie wiem, skocz na ulicę, poproś jakiegoś Spacona, może ci pożyczy trzy magiczne paski, skocz tym do basenu, będziesz wiedział. Przepraszam, ja nie chciałem was zaatakować, widzów tego materiału, tylko po prostu jak widzę takie czasem zakłamywanie rzeczywistości, to jest przerażające, zwłaszcza że tutaj też bardzo ważne powiedzieć, że zauważcie, kto się zwykle wypowiada na temat tego, jakie burki są fajne, jakie burki są dobre dla kobiet, jakie burkini są fajne, jakie burkini są dobre dla kobiet. Uwaga, kto? Faceci! No to skoro one są takie dobre, to dlaczego nie pozwolą o tym powiedzieć kobietom? I to kobietom zastraszonym religijnie. Mimo tego, że i tak pewnie by powiedziały, co ci faceci chcą. Ale nie, no bo przecież kobieta nie może nawet sama powiedzieć, czy jej się dobrze w tym ortalionowym kostiumie pływa, czy nie. Nie? Tyle. No to niestety raz w tygodniu kobiety w burkach oraz... Uwaga, chłopcy do 10 lat, czyli mogą przyjść z dziećmi, ale 11-latek to już nie. Tam na szczęście, uwaga, jeszcze raz przypomnę to, co w sumie jest oczywiste, na dowód tego, że to sobie nie wymyśliłem, w opisie linki, nie? Do źródeł. Tutaj na szczęście, uwaga, i tu jest na szczęście, przynajmniej kilku polityków francuskich pokazało, że ma jaja i się oburzyło. Tutaj wam zacytuję na początku pana Stefana Raviera, jest to mer dwóch okręgów marsylskich, który dość jasno się wyraził, cytuję, to jest cytat, dlatego będę czytał z monitora, ten islamski dzień pokazuje, że poza us pokajającymi słowami muzułmańskich autorytetów, pewna liczba wyznawców tej religii decyduje się wyłamać z modelu republikańskiego i postawić się poza społeczeństwem. Mówiąc krótko, tutaj pan wyraźnie powiedział to, co wiele ludzi mówi po cichu, tylko się boi powiedzieć głośno, czyli to, że te takie autorytety nas uspokajają, spoko, będzie dobrze, luz bluz, w ogóle potępiamy przemoc, potępiamy dyskryminację kobiet, chociaż dyskryminacja kobiet to jest wtedy, gdy za to samo mą pracę kobieta dostaje mniej pieniędzy. W momencie, w którym kobieta ma być okutana od stóp do głów, bo jak nie, to ją mogą, na przykład w państwie islamskim mogą ją za to zabić poprzez ukamienowanie, to nie jest dyskryminacja. To tak samo jak niewolnica nie jest osobą dyskryminowaną, jest osobą pozbawioną praw, prawda? To jest pozbawianie podstawowych praw kobiety. Między innymi do prawa do spokojnego wykąpania się, do spokojnego pokazania się w miejscu publicznym nieokutane od stóp do głów. A skoro to takie okutywanie się od stóp do głów i niepokazywanie kawałka ciała jest takie dobre dla danej płci, to wtedy ona się może skupić na swojej duchowości, a nie na tym, jak wygląda. To dlaczego faceci w islamie
samie, nie zasuwają w takich samych worach, erach tutaj tylko z dziurą na oczy. Przecież w społeczeństwie, zwłaszcza zachodnim, oni inni do społeczeństwa zachodniego bardzo aspirują, prawda? To też mężczyźni dużą wagę przykładają do tego, jak wyglądają. W ogóle Arabowie perfumy na olejkach, zawsze pachnące, zawsze bardzo ładnie zrobieni, no to może właśnie powinni zasuwać w męskich burkach po to, żeby za dużo uwagi nie przywiązywać do swojego wyglądu. Może to nie jest okej, prawda? Jak równouprawnienie, to wszyscy zasuwajmy w worach z dziurami na oczy. No, to tyle. Ale tutaj Francja, uwaga, Francja jeszcze się zachowała, bo we Francji przynajmniej politycy się oburzyli i, co jest jeszcze ważne, ten aquapark jest całkowicie prywatny. Oczywiście tutaj w myśl zasad on jest prywatny, ale publicznie dostępny, więc to jest tego typu rzecz. Poza tym przypominam, że jakiś czas temu było wielkie oburzenie w Polsce środowisk bodajże LGBT i oskarżono jakiegoś biednego poligrafa. Facet miał po prostu firmę, która robiła plakaty, ulotki, tego typu rzeczy i nie chciał robić ulotek dla środowisk LGBT i była wielka nagonka, że on jest w ogóle, że to jest jakaś dyskryminacja. A może facet po prostu nie chciał przyjąć tego zlecenia, bo na przykład był zawalony robotą, albo, nie wiem, klient był bardzo wymagający i widać było, że będzie marudził, albo na przykład klient chciał płacić z dołu, a nie z góry, a zachodziło podejrzenie, że może nie będzie miał ochoty płacić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. LGBT nie chciał wziąć, wielki zły człowiek, nie? Natomiast tutaj to. Ale nieważne. Ważne jest to, że tam rzeczywiście przynajmniej politycy się oburzyli i przynajmniej rzeczywiście to był prywatny obiekt. Natomiast tutaj będzie w Wielkiej Brytanii, konkretnie w mieście Luton, 50 km od centrum Londynu. Sprawa tyczy się ośrodka sportowego, który został zbudowany za pieniądze publiczne. Jest to basen, a w zasadzie kompleks basenów, nie tylko publicznych, ale również zbudowanych za pieniądze podatnika i zarządzanych, można powiedzieć, quasi politycznie. Coś takiego jak polskie, warszawskie baseny miejskie. Coś takiego podobno istnieje, przynajmniej za komuny istniało, a teraz podobno jest już odtwarzane przy Wiśle. I teraz tak, basen publiczny nazywa się Inspire Sports Village. I tam, uwaga, wprowadzono godziny, w których pływać mogą wyłącznie mężczyźni. Kobiety wtedy mają do dyspozycji tylko drugi, niepełnowymiarowy, dużo mniejszy basen. Czyli czysta dyskryminacja ze względu na płeć. Jesteś facetem, możesz przyjść, bardzo proszę, duży basen dla pana, cieszymy się, fajnie, że przyszedłeś, Mahmed. No, ale twoja kobieta może mieć tylko drugi basen. I powody, uwaga, wprost się mówi, że powody są to powody kulturowe i oczywiście tutaj źródło, na które się powołuje, zauważa, że w mieście Luton jest silna społeczność muzułmańska, która przejmuje władzę w mieście. W związku z tym po prostu jest to krok w stronę robienia tego, co władza w mieście zaczyna chcieć. A władza w mieście chce dyskryminacji kobiet dla dobra mężczyzn, bo mężczyzna no, nie może sobie pływać nawet wtedy w towarzystwie kobiety, nawet jeżeli ta kobieta zasuwa w kostiumie kąpielowym a la Spaceon. Sorry, nie to, że chciałem obrazić spinkę. Ci, którzy oglądają moje vlogi, wiedzą, że jestem wielkim fanem Spaceona i oglądałem vlog ekipy, zanim jeszcze stała się modna. Ale wiecie, o co chodzi. Oczywiście oni nie robią tego po kryjomu, nawet więcej. Cieszą się niesamowicie, że wprowadzili tą dyskryminację dla kobiet. Jest wielka reklama. Było już pierwsze pływanie i tam wielka feta z tego, że proszę, udało się, tutaj wprowadzamy ten ubogacenie kulturowe, prawda, pani Angelo? Dyskryminacja kobiet, to się nazywa ubogacenie kulturowe. Mamy nową świecką, nową religijną tradycję, tylko że nie chrześcijańską, więc okej, która polega na tym, że kobieta nie może pływać wtedy, kiedy pływa facet. Co ciekawe, godzin pływania tylko dla kobiet nie ma, a poza tym, kurde, w Europie mamy coś takiego, jak równouprawnienie. I kobieta może pływać
pływać razem z mężczyzną, mężczyzna może pływać razem z kobietą. Tak samo jak męski lekarz może zbadać kobietę, a kobieta może zbadać mężczyznę. Do jasnej cholery, przepraszam, troszeczkę się zdenerwowałem. Na pocieszenie powiem wam to, że pani Angeli Merkel spada poparcie, więc jest szansa, że w najbliższych wyborach nie wygra i nie będzie mogła tego swojego horroru forsować. Dalej, jeden z uczestników, cytat, słuchajcie, cytat jeden z uczestników. Segregacja na basenie w Luton była potrzebna, ponieważ z powodów religijnych, podkreślam religijnych, mężczyźni wyznania muzułmańskiego, którzy stanowią w Luton znaczną grupę, nie powinni oglądać na basenie rozebranych kobiet. Przypomnijmy, że rozebrana kobieta według brytyjskich standardów basenowych to nie jest rozebrana kobieta versus według niemieckich standardów kurortowych, czyli mówiąc krótko, stara baba koło 50, biegająca topless z biustem, który jej się majta wokół pępka. To nie chodzi o takie rzeczy. To nie chodzi o rzeczy wizualne, to nie chodzi o rzeczy typowo estetyczne. Poza tym, gdyby chodziło o rzeczy estetyczne, to ja też nie powinienem móc zasuwać po plaży, bo mój bebech zapewne za pięknie nie wygląda, prawda? Tu chodzi, tutaj rozebrana kobieta, jest to, uwaga, kobieta, której widać coś więcej niż i tam tego typu, no ludzie... I jeszcze raz, powodów religijnych, no to słuchajcie, no to generalnie moja żona ma takie powiedzenie, wiesz, ale to jest twój problem. I tak, Mahmed, to jest twój problem. Jeżeli masz problem z tym, żeby wokół koło ciebie pływała na basenie kobieta, to ja ci, Mahmed, poradzę tak. Idź do pracy, do jakiejś dobrej pracy, zarób se kupę pieniędzy, kup se dom, wykup se tam basen i se tam pływaj. Ale od basenów publicznych, a w zasadzie sportowych, to ty się, Mahmed, odczep. Naprawdę, bo to jest po prostu świństwo. Jeszcze raz, jeszcze wam powiem, co powiedział rzecznik tego cholernego basenu. W naszym programie regularnie dajemy możliwość rozwoju różnym grupom społecznym poprzez dyskryminowanie innych, nieważne. I to był oczywiście przypis redakcji, czyli Krzysia. I odnosi się to również do zajęć na basenie. Active Luton chce zapewnić wszystkim członkom społeczności, niezależnie od ich wieku, pochodzenia etnicznego czy zdolności braniu udziału w aktywnych sportach. No szkoda, że nie dopowiedział, czy przekonania o tym, że kobiety są gorsze od mężczyzn i niestety ci mężczyźni nie mogą się kąpać razem z kobietami. Ludzie, to jest jakiś cholerny horror. Dlatego nakręcam wiele filmów na ten temat, bo mam nadzieję, że komuś otworzą się oczy i że to całe szaleństwo zostanie powstrzymane. I tyle, moi kochani. Przypominam, że jeżeli chcecie, żeby ten film był lepiej pozycjonowany, żeby mógł dotrzeć do jak największej liczby osób, można się temu przysłużyć, m.in. dając łapkę w górę, pisząc komentarz oraz oglądając vlogi w playlistach. Przypominam, że vlog w playlistach to jest dokładnie ten sam vlog, który jest normalnie, to jest ten sam film, nic się nie zmienia, tyle tylko, że wyświetla go się razem z playlistą, tutaj w prawej stronie wtedy jest właśnie inne filmy z tejże playlisty i taki vlog obejrzany w playliście liczy się do pozycjonowania 4 razy bardziej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa pa.